Zwolennikiem tego typu konkursów, w ogóle konkursów, dlatego że w tego typu inicjatywach biorą udział dzieci, ale wspomagane przez rodziców, przez dziadków. To jest wspólna praca, stąd jest mi niezmiernie miło, że w takim miejscu mogę dzisiaj być i mogę wręczać bardzo dobre nagrody. Nagrody, które służą szkołom, przedszkolom, naszym placówkom, ale i dzieciom. No właśnie, bo fajnie gmina tutaj obdarowała najmłodszych. Słyszałem laptopy, co jeszcze? Laptopy, sprzęt muzyczny, sprzęt nagłaśniający, tablice multimedialne, tablety. To, co wszystko jest potrzebne do procesu dydaktycznego, a że dzieci bardzo chętnie biorą w tym udział, to stąd takie dobre nagrody i uważam, że to nie koniec. Dzięki dobrej współpracy z firmą EkoPunkt z Warszawy, z firmą Remondis możemy mówić o tym, że te nagrody są godne, właściwe i tutaj podziękowanie też dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wsparcie, bo Wydział Ochrony Środowiska napisał dobry projekt, dostaliśmy współfinansowanie w dużej kwocie, miasto wyłożyło swoją część i stąd możemy takie akcje przeprowadzać. To jest bardzo ważna inicjatywa, bo to, co się nauczą nasi najmłodsi, będą pamiętać na długie, długie lata. To jest najwłaściwsza ścieżka taka edukacyjna, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o ekologię, o recykling, o odzysk surowców wtórnych. Zwłaszcza, że teraz jeszcze naprawdę mamy obowiązek to robić. Będziemy się starać, żeby to wychodziło coraz lepiej, a tego w tych młodych ludziach siła. Tak, to właśnie te małe dzieci zaszczepione, nauczone będą to przekazywać później dalej. A że przekazują świetnie swoim rodzicom i dziadkom, to jestem o tym przekonany naocznie, nie raz, nie dwa. Dzisiaj jestem zadowolony z tego, jak Ostrowczanie poświęcą te kwestie właśnie segregowania odpadów. Ostrowiacy zawsze byli dobrze przygotowani i w naszym mieście ten poziom edukacyjny, jeżeli chodzi o ekologię, był duży, a może być jeszcze lepszy. Zmniejszyła się liczba dzikich wysypisk, mogę to potwierdzić. Mniej pieniędzy z miasta wydajemy na usuwanie, na sprzątanie lasów, przydrożnych rowów. To się zmieniło i to się zmienia na dobre. Jest mi niezmiernie miło, że w tym miejscu mogę wziąć udział w takiej przyjemnej uroczystości, w takim przyjemnym wydarzeniu. To, co nas otacza, szeroko przyjęty świat, przyroda, jest bardzo ważne. Na początku, jako dzieci, nie zawsze zwracamy na to uwagę. Dopiero później zastanawiamy się nad tym, co jemy, gdzie to zostało wyprodukowane, gdzie to zostało wyhodowane i w jakim przyjaznym i czystym środowisku funkcjonujemy. Stąd z podziękowaniami na początek dla pań, członki zarządu firmy EkoPunkt. Państwo za zaangażowanie oraz wkład pracy w kampanię ekologiczną na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że podejmowanie tego typu wspólnych działań przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta, a podobne akcje będą odbywać się cyklicznie, na co wszyscy chyba liczymy. To brawa dla Państwa. A teraz osobiście dla pani Anny Szymańskiej i pani Renaty Sarneckiej indywidualne, taki gabertony, jakbyś mogła tylko otworzyć, pokazać, proszę bardzo. Pani Renata Sarnecka, proszę bardzo. Gratuluję. Pani Anna Szymańska, moje gratulacje. Bardzo dziękuję. To jeszcze nie koniec prezentów, także... Proszę. Takie kwiaty do takich uśmiechów. I jeszcze nie koniec tego, co mi wiadomo. Proszę bardzo. To takie przyjemne chwile. Jak już się nagradzamy, będę nagradzał kolejne osoby, to burza oklasków jeszcze raz. To takie pamiątki. Nie będę raz jeszcze pobywał. Pamiątki dla pań z okazji pobytu w Ostrowcu i mam nadzieję, licząc na dalszą owocną współpracę. Proszę bardzo. Nie byłoby tych pikników z naszej strony pod kątem włączenia się naprawdę i te wszystkie elementy związane z Państwa pomysłami jako pedagogów, dyrektorów szkół, dyrektorów przedszkoli, gdyby nie wsparcie finansowe. A jest to tylko możliwe wtedy, kiedy mamy takich wspaniałych przyjaciół w Warszawie. Właśnie Panie Prezes były na tyle miłe i tak darzą sympatią te świętokrzyskie, że zaocznie nawet zasygnowały pieniądze na te różne cele proekologiczne
nie wiedząc do końca, jaki będzie efekt, wierząc tylko na słowo, że będzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wyszło lepiej niż bardzo dobrze, dzięki Państwu, dzięki dzieciom, dzięki Państwa zaangażowaniu. Tutaj widzieliśmy tylko jakby element już góry lodowej, ten ostatni wierzchołek, który był zaprezentowany podczas tańca śpiewu dzieci, ale ja będąc na wielu Państwa piknikach, pucharach, spotkaniach, oglądałem, jak było to wszystko dopracowane, ile energii Państwo włożyliście, ile nauki, ile pracy, żeby powstała taka inna atmosfera związana z ekologią. Bo tak naprawdę Polacy są, w ogóle to są bardzo za ekologią, tylko w szczególe potem, jak dochodzimy do pojemnika, bywa z tym różnie, ale mam nadzieję, że na tej sali już nie będzie nikogo, kto będzie w inny sposób czynił, niż pokazały nam to dzieci. Bardzo się cieszymy. To jest konkurs, który zawsze ma bardzo ciekawe nagrody, bardzo bogate. Także jest to takie miłe, że za ten całoroczny trud dzieci dostają rzeczywiście bardzo okazałe nagrody. Natomiast ja się strasznie cieszę, bo pierwsze miejsce mamy trzeci raz z rzędu. I już sobie myślałam, że być może nam się nie uda w tym roku, mimo wszystkich działań, które podejmowaliśmy, bo trzeci raz z rzędu dostaliśmy pierwsze miejsce, ale okazuje się, że te różnorodne działania przyniosły efekt pierwszego miejsca. I strasznie jesteśmy szczęśliwi, bo dostaliśmy tablicę interaktywną, która na pewno nam się bardzo przyda. A pani dyrektor, a co trzeba zrobić, żeby wygrać szansę? Trzeba pracować cały rok. Trzeba zaszczepić potrzebę działań ekologicznych wśród dzieci, wśród dorosłych, wśród uczniów i rodziców i nauczycieli szkoły.
Działań było mnóstwo, bo jest to podsumowanie konkursu całorocznego, także na to podsumowanie wpływa całe mnóstwo różnych działalności. I zbieranie elektrośmieci, i zbieranie makulatury, i puszek, i pokaz mody ekologicznej, który był prezentowany nawet w naszej telewizji kablowej, i różne eksponaty z materiałów odzyskiwanych, więc przeróżne działania, apele, akademie, pikniki, przeróżne.